popełniamy jako naród te same błędy sprzed 300 lat, to może powinniśmy się obawiać zupełnie poważnie, zgodnie z zasadą przyjmowości, z tych samych przyczyn mogą wystąpić te same skutki. I wreszcie pan użył określenia premisa. Ja chyba tutaj zbyt gorzko to mówiłem, ale to jeszcze powtórzę. Co to jest prawica? Zastanówmy się, co to jest prawica. W Polsce za prawicę uważa się każdego. Potocznie. To nie jest SLD. Ale w SLD na przykład nie jest Piotr Ikonowicz. Ale nie dlatego, że jest prawicowca. Tylko dlatego, że on uważa, że SLD to są farbowane misje, że to nie są socjaliści. Prawdziwym socjalistą to jest on. I dlatego nie chce być w SLD, bo uważa, że Miller zdradził socjalizm. Podobnie Sławomir Sierakowski. Więc to nie jest prawdą, że kto nie jest w SLD, to jest prawicowski. Bo tych dwóch pokazali, mógłby więcej pokazać, to już po co tam przypadek wylicza. W Polsce się przyjęło, że prawicowcem jest każdy, kto nie jest w SLD, no i jeszcze jest pobożny. Jeszcze jest pobożny. Ale poseł Palikot też był pobożny w swoim czasie. Tylko teraz się zbliżył na nim, bo to lepiej płacą za to. Więc się zbliżył na nim. Nie jest wykluczone, że jakby się sytuacja odwróciła, to znowu by się nam wrócił. Bo jest zdolny do wszystkiego, to jasne. Natomiast w takim razie może ten podział nie ma sensu wcale. No tak źle nie jest. Proszę Państwa, chciałbym wskazać takie kryterium, które nie wymaga ani wprowadzania się w jakieś stany emocjonalne, ani przezywania kogokolwiek, wyobrażania kogokolwiek, ani jakichś nerwów, tylko spokojnej analizy tego, co formacja polityczna chce, czego formacja polityczna naprawdę chce. I to można łatwo sprawdzić. Jaki formacja polityczna, partia polityczna ma stosunek do podziału dochodu narodowego. Jeżeli partia uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział przymusowy za pośrednictwem państwa, to żeby nie wiem jak była pobożna, żeby nie wiem co o sobie mówiła, to jest to partia socjalistyczna, a w każdym razie etatystyczna, co najmniej etatystyczna. Natomiast jeżeli partia mówi, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek, to to jest partia wolnościowa, być może nawet prawicowa, jeżeli ma konserwatywne poglądy społeczno-obyczajowe. Dlaczego to kryterium, które jak Państwo widzicie, nie wymaga obrażania kogokolwiek, nie wymaga wprowadzania się w jakieś amoki emocjonalne. Dlaczego to kryterium jest takie ważne? Dlatego, że z niego można wyprowadzić cały model państwa i cały model systemu prawnego. Dlatego ono jest takie ważne. Otóż trzeba by, jeżeli to kryterium przyłożymy do polskiej sceny politycznej, no to widzimy, że właściwie nie ma żadnej prawicy. Przynajmniej wśród ugrupowań parlamentarnych. To są wszystko partie mniej lub bardziej socjalistyczne, a w każdym razie etatystyczne. Podam przykład taki, to może jest trochę śmieszny, ale zmowny. Tutaj z tego terenu jest pan poseł Antoni Mężydło. Zasłużony tam jeszcze z czasów konspiracji, ale potem został posłem najpierw Prawa i Sprawiedliwości. I przeszedł z Prawa i Sprawiedliwości do Platformy Obywatelskiej. To by może nie zasługiwało na uwagę, bo takie wędrówki ludów to są na porządku dziennym wszędzie, gdyby nie oświadczenie, jakie pan poseł Mężydło przy tej okazji złożył, publiczne, że przechodząc z PiS-u do Platformy wcale nie musiał zmieniać poglądów. Ja myślę, że to prawda. Ja myślę, że był szczery w tej deklaracji. To rzeczywiście, no, jest pewna różnica,
jest pewna różnica, ale raczej nie tyle merytoryczna, co w tak zwanym emploi, jak to Francuzi mówią, czyli w pewnym sposobie, autoprezentacji. Otóż proszę zwrócić uwagę, że w sprawach istotnych dla państwa, takich, które przesądzają o losach państwa na dziesięciolecia, być może na 100 lat, mam na myśli referendum akcesyjne w 2003 roku, czy stosunek do traktatu lizbońskiego w roku 2007-2008, to zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska, jak i Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak i PSL przemawiały jednym głosem. Czyli w sprawach istotnych dla państwa niczym się nie rozumiem. Tyle tylko, że jeżeli na przykład Platforma Obywatelska popiera ratyfikację traktatu lizbońskiego, 1 kwietnia 2008 roku odbyło się głosowanie w Sejmie i Platforma głosowała za upoważnieniem prezydenta do ratyfikacji, PiS głosował za upoważnieniem prezydenta do ratyfikacji i SLD i PSL. To Platforma, jak głosuje za upoważnieniem prezydenta do ratyfikacji traktatu lizbońskiego, to wiadomo, dlaczego to robi. Z wrodzonej zdrady i zaprzeństwa. A jak Prawo i Sprawiedliwość za tym samym głosuje, no to dlaczego, że jest płomiennym obrońcą interesu narodowego. No jak ktoś chce wierzyć, to nie wierzy. To można jeszcze, tylko dlatego mówię, że różnice merytoryczne między tymi ugrupowaniami są mniejsze niż nam się wydaje. Są mniejsze niż nam się wydaje. Dlatego bym proponował, kiedy się mówi o i dlatego między innymi tak trudno jest się przebić w Polsce autentycznej prawicy. Bo ona ma przed sobą mur trudny do sforsowania. Proszę. Tam pan z tyłu. A, tutaj, dobrze. Dzień dobry, panie doktorze. Mam takie pytanie właśnie o kwestię jedwabnego, z panem Doroczył przed chwilą. Jak mówiliśmy do sprawie państwa, to dalej tam naprawdę stało, bo kiedyś widziano na przykład, nie wiem, się mówiło. Jakie sprawie to tam? Jedwabnego, jedwabnego. To jest taki przykład, jak mówić o takich sprawach ludziom, którzy nie interesują się historią polityką, bo nie muszą, prawda? Ale, przepraszam, że pana zapytam. Co się kiedy stało? Czy co się stało w 1941 roku, czy tam 40, czy co się stało w roku 2001? Bo w 2001 roku stało się co innego, a w 40 stało się co innego. Właśnie mam 40. Aha. Bo pan na tym pytanie, który miałem przy nim oglądać, mówił, że rozwiązanie w sprawie jedwabnego już teraz jest składane lobby żydowskim i organizacjami, które przemysłu, tak pan to nazywa, prawda? Natomiast, mówi pan, przekonywanie tych porady to nie ma sensu. No, nas jest tutaj 200 osób, ale mi chodzi o to, jak mówić to do ludzi, którzy nie interesują się na to pytanie, bo tylko ani historia, no bo nie mówią, bo robią swoje sprawy. Proszę pana, jeśli ja powiem komuś, że to, co było w Jedwabnym, to jest po prostu spowodowane lobby żydowskim i organizacjami przemysłu Holokaustu, no to powiedzmy, że interesuje, powie, że kręcę i że to jest w stanie tłumaczenie się. Więc jakby pan mi poradził, rozmawiając z ludźmi, to powinno się sprawdzić. Proszę pana, jeśli pan powiedział, dlaczego pana zapytałem, to o to, co się kiedy miało stać, bo jeśli pan tłumaczy, że w 1940 roku nastąpiła masakra Żydów w miejscowości Jedwabne koło Łomży, spowodowana przez lobby żydowskie i organizację przemysłu Holokaustu, to rzeczywiście ja też jakbym tak coś takiego usłyszał, bym nabrał wątpliwości co do, że tak powiem, władz umysłowych tego, który mi to tłumaczy. Natomiast wie pan, bo to się odnosi, takie tłumaczenie odnosi się do wydarzeń z lipca roku 2001, że sprawa tamtej masakry została wykorzystana jako element propagandy, jako element żydowskiej polityki historycznej, która zmierza do
przerzucania odpowiedzialności za II wojnę światową z państwa niemieckiego na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska. Między innymi dlatego, że większość tych zbrodni wydarzyła się na naszym obecnym terytorium państwowym. I bardzo łatwo jest światu mówić, że to wszystko spowodowali Polacy, polscy naziści, ponieważ świat nie będzie sobie zadawał trudu zastanawiania się, kto tam kontrolował politycznie te sytuacje i tak dalej, a gdzie to się stało? A to w Polsce. Aha, no to widać od razu, to wszystko zbroi, prawda? Natomiast w 1940 roku niedawno wydarzyło się prawdopodobnie, według wszelkiego prawdopodobieństwa, to, że niemieckie oddziały specjalne, przeprowadzając akcję Judenfrei na tamtym obszarze, czyli odczyszczania Żydów tamtego obszaru, dokonały masakry Żydów w Jedwabnem przy udziale jakichś Polaków, którzy tam rzeczywiście w 1947 roku zostali, byli za to sądzeni. Natomiast twierdzenie, jakoby Polacy, nie wiem, byli w ogóle inspiratorami czy samodzielnymi wykonawcami, nie wytrzymuje krytyki w świetle nawet fragmentarycznie ujawnionych szczegółów tamtych wydarzeń. I tyle. Więcej na ten temat mówię w prelekcji pod tytułem Antypolonizm, ale to musiałbym teraz wstrzymać nowy wykład, który by trwał godzinę, więc proszę się nie gniewać, ale to jest w tej mojej książce ostatniej. Te omówienie z tego, co się kryje za pojęciem antypolonizmu, że kryją się dwie polityki historyczne, niemiecka i żydowska, znakomicie ze sobą skoordynowane, że kryje się działalność piątej kolumny w kraju, z której rozróżnia nurt świadomy i nurt nieświadomy, uprzejmie zakładam, że jest również nurt nieświadomy, no i cele polityczne, do których to wszystko ma zmierzać, bo nie wyobrażam sobie, że żeby tyle trudu ktoś sobie zadawał, sztaby pierwszorzędnych fachowców, żeby zatrudniał, z wielkim budżetem, żeby to wszystko nie miało żadnego celu, żeby ktoś to robił tak, żeby było ładniej. Wykluczam taką możliwość, bo przypisuję ludziom motywy racjonalne. Oczywiście nie zawsze etycznie poprawne, ale racjonalne na swój sposób. Proszę bardzo. Niech pan widzi rozwój na nowej prawicy w najbliższym czasie. Jak pan widzi rozwój Polski w najbliższym czasie? Teraz przed kilku dniami radio podało, że ugrupowanie Koordynamikę jest jedyne niezależne od samego początku. No to taki element. Bo proszę pana, ja patrząc, ja w tej chwili jestem człowiekiem bezpartyjnym, nie należącym do żadnej partii, ale to zakładałem również ruch polityki realnej w 1987 roku razem z kolegą Mikę i z Tymanem Pilewskim, więc ten program, że tak powiem, przyłożyłem rękę do powstania tego programu politycznego. I rzeczywiście to ugrupowanie wprawdzie zmieniło nazwę, ale programu nie zmieniło. Co jest wśród partii politycznych w Polsce osobliwością? Bo wszystkie inne partie zmieniają programy w zależności od tego, co tam lepiej jest, że tak powiem, przyjmowane w sondażach. Natomiast tutaj tego nie ma. To jest ugrupowanie ideowe. Być może jedyne nawet na polskiej scenie politycznej. Dlatego życzyłbym Kongresowi Narodowej Prawicy powodzenia. A to, czy to powodzenie uzyska, no to będzie zależało od tego, jak ludzie będą głosowali.